Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. W nowym filmie dzisiaj szybka recenzja, ponieważ dzisiaj chciałam Wam przedstawić produkt, którym bezpiecznie w domu możecie sobie wybielić zęby. Jak wiecie, śledzicie mnie na moim kanale, to wiecie, że na moim kanale było już kilka tego typu filmików, jak czym wybielić sobie zęby, a ostatnio, to znaczy nie ostatnio, bo już kilka miesięcy dobrych temu, jak mnie śledzicie na Instagramie, to pewnie wiecie, że pokazywałam taki oto nowy zestaw od marki Rapid White. Jest to system wybielający zęby, zęby jaśniejsze o 4 odcienie w 1 tydzień. Ja to używałam długi czas temu, tak jak mówię, około kilku miesięcy już temu używaliśmy to razem z moim mężem, ponieważ miałam dwa zestawy, jeden dla mnie, drugi dla mojego męża. W tym momencie niestety z bólem serca przyznaję, że od momentu, kiedy właśnie zaszłam w ciąży, od kiedy jestem w ciąży, niestety moje zęby troszeczkę zmieniły odcień i muszę powrócić z powrotem i zakupić ten oto zestaw, żeby wybielić sobie zęby. Jest to bezpieczne, konsultowałam się ze swoim lekarzem, nie widzi przeciwwskazań, więc chciałam Wam dzisiaj tu zrecenzować właśnie ten oto zestaw. Ten zestaw dostaniecie ogólnie, produkty wybielające zęby marki Rapid White dostaniecie między innymi w drogerii Rossmann. Ja swego czasu robiłam recenzję pasków wybielających właśnie tejże firmy, a tutaj dzisiaj pokażę Wam właśnie taki oto zestaw do wybielania zębów. To sam zestaw sobie zawiera. Mamy tutaj takie opakowanie, a w środku znajdujemy między innymi w takiej oto niebieskiej nakładce, w takim pojemniczku plastikowym znajdują się takie formy do wytapiania, wygrzewania i do formowania naszego odcisku zębów. Za chwileczkę Wam to pokażę dokładnie i pokażę, o co tu wszystkim w tym wszystkim właśnie chodzi. Wiadomo, w każdych produktach marki Rapid White znajdziemy taki system, taką skalę zębów od najjaśniejszego do najciemniejszego. Tutaj możecie sobie kontrolować właśnie Wasze zęby, jak mocno się wybieliły. No i dodatkowo w tym właśnie zestawie znajdziemy trzy takie małe tubki. To jest akurat żel wybielający, to jest aktywator i jeszcze była taka malutka pasta. Pastę niestety już wykończyliśmy i została ona wyrzucona, puste opakowanie. Tu jest o tyle bardziej wydajne, że właśnie w tym zestawie macie po prostu, o i może ja sobie jeszcze dzisiaj to zrobię, tak, bo mi jeszcze tutaj troszeczkę tego zostało, tego żelu, więc śmiało można to zrobić. I tak, więc tak, zestaw zawiera właśnie takie oto formy do wygrzewania w gorącej wodzie. Przychodzi to nieuformowane, bo ja już tu mam odciśnięte swoje zęby, właśnie tutaj tak jak mi się zęby układają, przedziałki, to już mam to po prostu uformowane. To przychodzi w formie takiego jakby silikonu, dwie, górna i dolnia, dwa takie same po prostu te gumki. Wrzucamy je do ciepłej, raczej nie takiej mocno wrzącej wody, do ciepłej wody, po czym ta guma robi się taka miękka, taka plastyczna. Nakładamy na zęby górne, dociskamy i pod wpływem właśnie ciepła, jakie daje nam woda, te szablony, te formy bardzo ładnie dopasowują się do zębów, formują się. Później mamy gotowe już takie formy do zębów. Ja je też używałam, kiedy używałam produktu wybielającego zęby, bardziej stomatologicznego, kupionego w sklepie stomatologicznym, o którym zrobię też osobny filmik, żeby Wam powiedzieć, co i jak, jakim jeszcze produktem wybielałam zębów. Ja jestem wielką fanką wybielania zębów w domu, lubię takie oto sposoby, mi one jak najbardziej wystarczają. Moje zęby nie mają jakiegoś mocnego, żółtego odcienia, bardzo łatwo się je wybiela. Także tak to wygląda. Mamy tutaj właśnie dwie takie nasadki i co dalej robimy? Później drugi etap, drugi krok. Na taką foremkę nakładamy ten oto żel. Tutaj mamy, jest to właśnie tak jak mówię, krok drugi, żel wybielający. Tak on się tutaj prezentuje w takiej oto tubce. Gramatura to jest 13 ml i ten oto żel po odkręceniu odkręcamy, mamy taki po prostu aplikator, smarujemy tutaj brzegi właśnie tej uformowanej Waszej gumy na zęby, po czym kolejnym, trzecim krokiem jest i ten akcelator ma taką gąbeczkę na końcu, jest to płyn w formie płynnej, to samo było umieszczone właśnie w paskach na zęby z tej serii Rapid White, to powoduje, że
uaktywniają się te składniki wybielające zęby w połączeniu właśnie żelu i tego oto produktu. Ten akcelator jest zakończony tutaj taką gąbeczką i tą gąbeczkę należy wstrząsnąć, po czym naczyścić na zęby, nanieść na Wasze zęby. To za smak, za specjalnego nie ma, ma to taki lekko nieprzyjemny smak, ale do zniesienia. Po posmarowaniu właśnie tym akcelatorem Waszych zębów nakładacie górną i dolną tą formę na Wasze zęby, przy czym pamiętajcie, że tutaj już mamy żel, nakładamy, zaciskamy, trzymamy 10-15 minut przez 7 dni w tygodniu i odcień Waszych zębów, zapewniam, że będzie widoczny, będzie po prostu widoczna ta poprawa. Oczywiście musimy też pamiętać o tym, że jeżeli macie tendencję do tego, że kości Wasze i ogólnie zęby mają mocno żółty odcień, to będzie widać oczywiście poprawę przy dłuższym używaniu. U mnie to wyglądało tak, że mi wystarczyło 3 dni użycia właśnie tego zestawu. Tak samo było przy paskach wybielających z tej marki Rapid White. Wystarczyło mi 3 razy po, tak, ja tak zazwyczaj trzymałam maksymalnie do 20 minut, dłużej nie. I te zęby naprawdę, naprawdę były jaśniejsze. Ja nie mam jakichś mega zniszczonych zębów, też nie mam problemów z zębami, oczywiście teraz będąc w ciąży, no gdzieś tam to jedna moja ósemka należy ją prawdopodobnie usunąć, aczkolwiek się boję, ale to ten właśnie środek, ten zestaw do wybielania zębów nie spowodował, że moje zęby były podrażnione. Jest to i wbrew pozorom taki dosyć łagodny preparat. Jak ten produkt, jak właśnie to nie podrażniało zębów mojego męża, a on ma naprawdę bardzo wrażliwe szkliwo, bardzo wrażliwe zęby, pasty wybielające typu Blanks, Biała Perła i tak dalej, zawsze mu zęby podrażniały, a z tym on powiedział, że no nie ma tragedii, nie są te zęby mocno przewrażliwione, przy czym on znowuż ma bardziej taką żółtą kość i te zęby jednak są ciutkie, bardziej żółte niż moje, aczkolwiek naprawdę bardzo fajnie się to sprawdza. Koszt tego to jest około chyba 60 zł. Nie chcę Was skłamać, jeśli się pomyliłam, to tutaj Wam dymek zrobię i na pewno Wam właśnie padnie informacja, ile to kosztuje. Także ja dzisiaj odnalazłam w toaletce w opakowaniu, że jeszcze mi tu znalazło jeszcze mi troszeczkę tutaj tego żelu i tego akcelatora zostało, więc dzisiaj użyję sobie tego produktu z powrotem na zęby. Także jeżeli szukacie jakiegoś preparatu wybielającego zęby, bezpiecznego w domu, łatwego, to Wam serdecznie polecam. Później pamiętajcie, że te nakładki na zęby śmiało możecie właśnie użyć do późniejszego gdzieś tam wybielania zębów, tak jak ja to robię, ponieważ kupuję czasami właśnie w sklepie stomatologicznym taki preparat specjalistyczny używany w gabinetach stomatologicznych do wybielania zębów. To już jest mocniejszy środek i to już trzeba troszeczkę pocierpieć się i pomęczyć, żeby mieć to na zębach, ale o tym w kolejnym filmiku. A ja tak dzisiaj właśnie w swoim wstępu chciałam Wam polecić właśnie ten system wybielający Rapid White, z tego względu, że już długo on u mnie tutaj w toaletce leży. Ja za chwileczkę przechodzę do kolejnego etapu wybielania zębów, będę znowu wybielać zęby, więc będzie inny produkt o wybielaniu, a tutaj Wam polecam. Jest to nowość, wiem, że właśnie z Rapid White bardzo też mi się fajnie sprawdzały te paski wybielające zęby i pasta do wybielania zębów. Jeżeli miałyście ten system, to piszcie Wam, jak się sprawdził, piszcie też w komentarzach, czy kiedykolwiek i w jaki sposób wybielałyście zęby, jaki jest Wasz sposób na białe zęby, chętnie poczytam. Ja mam jakoś tak lekko manię na temat wybielania zębów, cały czas coś jest takiego, co testuję, co używam. Także jeśli filmik Wam się spodobał, jeśli Was ten system wybielający zaciekawił, zostawcie kciuka do góry. Ja Was odsyłam oczywiście na Instagrama, na Facebooka marki Rapid White. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzie często wykonuję makijaże w live'ach, krok po kroku. Tak było w tym przypadku, dzisiaj właśnie rano wykonywałam ten makijaż. No i co, ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w moich kolejnych filmach i piszcie, czy podoba Wam się tło, bo kupiłam sobie nowe tło bardziej pod filmiki makijażowe, a dzisiaj tak z głupa chciałam je przetestować. Także do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się, cześć!